Witam ponownie. Skończyliśmy przy sejwacji. Stan gry już zapisałem. Możemy wrócić do gry właściwej. Dobra. Mamy tu do pozbierania parę rzeczy. Napój leczniczy, inaczej Heldring. Już zawsze zapamiętam po angielskiej wersji. Latareczka i nieodzowna mapa. Bez niej ani rusz w tym miasteczku po prostu. Co my tu jeszcze? O, kozik jakiś. A, jeszcze drugi napój i kozik, dobra. Tuturum. Tu mamy radyjko zepsute. Chyba nie działa. Jak zepsute, no to raczej normalne, że nie działa. Dobra, wychodzimy. Jednak działa. What's that? Konia nas robią. Huh. Radio. What's going on with that radio? Radio Wolna Europa. Aha. Och, kurde, jeszcze zapomniałem, że sobie broni do ekwipunku nie dodałem. Dobra, naprawiłem już ten błąd. Bum, kreaturo. This is not a dream. What's happening to this place? Coś strasznie popieprzonego się dzieje. Oto odpowiedź. Dobra, bierzemy to radio. Automat do gry, nic użytecznego. Dobra, wychodzimy stąd. No właśnie. Gdzie ta moja córa polazła, no? Gdzie polazła? Mapie teraz nam się zaznaczy alejka, do której będziemy zmierzać, żeby dorwać tą naszą niesforną córeczkę. Dobrze, dobrze, ja tu idę. Tak, prosto w lewo. Zaraz, zaraz, bo tu gdzieś pamiętam. Jest ogólnie mgła i słabo widać, ale czasami tu są poukrywane różne znajdźki, typu amunicja czy coś. Amunicja akurat w tej grze to jest podstawa. Także bez niej nic tu się nie zdziała. Nie wiem, czy przegapiłem ten punkt. Już tak dawno w to nie grałem, że naprawdę pozapominałem, gdzie co się znajduje. O, jest, wiedziałem. Ławeczka, proszę bardzo. Dwie paczuszki amunicji do naszego handguna. Dobra, lecimy dalej. Nie będę dalej szukał, bo szkoda czasu. Tu jest naprawdę, można jakby się tu rozejrzeć punkt po punkcie, tak skrupulatnie, to można by sporo rzeczy znaleźć. Typu właśnie te napoje lecznicze. Łoty w mordę! Napoje lecznicze i amunicje i takie różne. No pa, nie da mi spokoju. Gnida, no. Odczep się. Nie odczepi się, cholera, ptasiur w mordę. Pomyłka. Co ja tu chciałem reloada zrobić? Gdzie jesteś, cholero latająca? Radyjko skrzeczy. Giniesz, no. Kopa dla pewności, dziękuję, do widzenia. Polecam się na przyszłość. Coś tu, o proszę. Piesiunie, kochane. No, proszę, jeden strzał i padł. Taki powinien być grzeczny zwierzak. O, drugi jeszcze.
Ach. Ten po dwóch padł, jeden był niecelny. Ile ja w ogóle mam tej amunicji w sumie? A, cały czas mi się myli, no. Tu jest 12. No i co, chyba ty? Aha. Tak, tu mam 13. Ten. Dobra. No nie jest bogato, no ale cóż. Tak, my jesteśmy... Idziemy do tej alejki, gdzie mieliśmy iść. O. Rozciapciany zwierzak. Wchodzimy w tą samą alejkę, co w naszym śnie. Gdzie zaatakowały nas te gobliny. Że je tak nazwę, z nożykami. O, proszę, następna amunicja. Jak miło. Dwie paczuszki. O, tu mamy znajdźki jakieś. Co my tu mamy? Do szkoły. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. She's at the school. Dobra. Zmierzamy do szkoły podstawowej. Midwich. Okej, co my tu jeszcze mamy? Okładka notesika. Ten rysunek to ja. Pozwólcie, że tego nie skomentuję, no ale... tak jak widać, nie ma się co dziwić. Pięciolatki akurat zbytniego talentu nie mogą mieć. A, jeszcze raz nacisłem. O, tutaj jeszcze przed nami leży stalowa pipa, że ja ją tak nazywam. Steel pipe. Stalowa rurka. Idziemy dalej. Będziemy się kierowali w stronę szkoły teraz. Po naszą córę. Co taka cisza? Nikt tu nie wyleci na mnie? Gdzie my to jesteśmy w ogóle? Tutaj. To zmierzymy w stronę tą. Będziemy się kierowali w miarę w tamte uliczki. Aha, pokrakają. Dobra, pies się drapał. Nie będę marnował amunicji. Jak ja to idę? Tutaj. Idź ode mnie, cholero nieczysta. Coś tam mi bziuczy w radiu, coś jeszcze tu przede mną siedzi. No to, tu jesteśmy. No, biegniemy naprzód, co tam przed siebie. Byle dalej od tego całego burdelu. Rzeczy psa to chyba nie ominę. Będę musiał... Aha, tym bardziej, że tu jest koniec drogi. I tak nas ładnie wydymali. Mamy tu coś w poboczu. O, proszę. Ach. Padnij, powstań. Powerade. Dobrze. Coś my tu... Drzwi. Tu, da się otworzyć? No. Tu, coś tu, skrzynka. Coś było w skrzynce? Nie. Samochodzik. Tu też nic nie ma. Jak widzicie na mapie, drogę nam zablokowało. Trzeba iść gdzieś okrężną drożką. Tędy się nie przedostaniemy. O, proszę, jak miło.
Kolejny napój leczniczy. Zabieramy oczywiście. Ło! To było prześmieszne. Jeszcze nie pamiętam się... Ło! Następny piesiu. Coś nas nie widzi, czy coś? Hello? Gin masz, Karo. Dobrze. Coś tu jeszcze tam burczy, ale... Zajmiemy się tym później, bo na razie... Tak, stąd mamy wyjść i chciałem jeszcze zobaczyć amunicję. No nie za ciekawie jest. Nie, dobrze jest. Nie jest jeszcze tak źle. Dobrze, ale amunicji nie będziemy już tak za bardzo marnować. Uciekamy przed tymi wszystkimi stworkami. Naprawdę, amunicja tutaj to jest podstawa mieć. Dużo. Dużo, dużo, dużo. Szczególnie jak się gra na wyższych poziomach trudności, to naprawdę się amunicja przydaje, bo wrogowie są trochę bardziej odporni na ołów. Dobra, ja się to zagubiłem. A pójdźmy tędy, drugą ścieżką. O proszę, o jakieś papiórki rozsypane, co tu pisze na nich? Buda u Lewina. Co, u tego doktora Lewina, który sprzedaje te magnetyczne opaski? Jeśli wiecie, o kogo mi chodzi. Może tam mieszka ten sławny doktor Lewin. Nie wiem. Gdzie ta ulica jest? Doktora Lewina, mówisz. No tu jest, przede mną. Tam ma być jakaś buda. Psia. Psia buda i coś w niej. Coś w niej. Oj, jak buda to i pies. Dość tego. Jeszcze drugi mnie tu piesio. Co wy? Dwa psy do jednej budy? Pedały. Dosyć tego. Zobaczmy, co w tej budzie tam się chowa. Jeszcze. Klucz do domu jest ukryty w budzie. Wziąć? No pewnie. Co go tu będziemy tak samego zostawiać? Okej. Okay. Do domu, ale do jakiego domu mi jeszcze powiedz? Nic. Trafimy do niego po drodze. Dobra, gdzie jeszcze można iść? Tu, do góry sobie pójdziemy i okrężną. To samo, nigdzie nie dotarłem. Uwielbiam, jak ta gra robi mnie tak w konia. Dojrze, człowiek chce iść do szkoły się uczyć, wykształcić, to jeszcze mu nie dadzą, no. W mordę kopani. Dobra. Na tym akcencie tutaj przerwiemy, bo jak pewnie wiecie, czas YouTube'owy mnie goni, tylko 15 minut. Także wracamy w następnej części. Cześć.